Pana wicestarostę. Witam również bardzo serdecznie. Gorące brawa. Również przybył do nas, z czego jestem bardzo zadowolony, członek zarządu okręgu szczecińskiego. Pan jest odpowiedzialny za współpracę z młodzieżą. Również dzięki temu zespołowi mamy przyjemność darować wam za chwilę pewne prezenty, bo to też jest bardzo ważny wkład. To jest jego pierwsza kadencja w tej, że tak powiem, pracy społecznej, zresztą pracy z młodzieżą. Życzę powodzenia i bardzo się cieszę, że pan do nas dotarł. Przywitajcie gorąco. O żadnych, że tak powiem, zgłoszeniach, że coś było nie tak, nie słyszałem, chyba że jestem w błędzie. Więc teraz chciałbym, że tak, zacząć od ogłoszenia wyników, jakie miały miejsce tutaj. Tak jak wszyscy przechodziliśmy, też pytałem troszkę kolegów i też widziałem, że naprawdę wśród nas jest, że tak powiem, kilku zawodowców. To bardzo cieszy, bo i sprzęt jest naprawdę, że tak powiem, wysokiej klasy. I oczywiście też jest wiele jeszcze do poprawienia i do nauki. Jak wiecie, aktywność społeczna jest generalnie zawsze promowana przez wszystkich. Zresztą tutaj my dorośli zawsze o tym wiemy, tylko nie zawsze konsekwentnie to realizujemy. Wędkarstwo jest jedną z takich dziedzin, gdzie można spędzać pozytywnie czas na świeżym powietrzu i aktywnie jak gdyby to realizować. Ja bardzo będę się cieszył, jeżeli w jakikolwiek sposób również przyczynimy się do tego, żeby zaszczepić wśród was tą pasję, bo to jest naprawdę pasja, jak już ktoś to poczuje, to zaczyna coraz bardziej to rozwijać w sobie. I życzę tego i wam, i również i sobie. A my jako koło Łosoś zrobimy wszystko, żeby pomagać wam w tym rozwijaniu, jeśli będzie taka potrzeba. Dzisiejsze wyniki w wędkowaniu spławikowym. Trzecie miejsce w kategorii spławik. Puciński. Jędrzej Puciński. Przepraszam, Pluciński. Panie dyrektorze, czy ja mogę pana poprosić o wręczenie pucharów? Zresztą ja bym bardzo państwa poprosił wszystkich może tutaj bliżej. Nie, chodź. Trzecie miejsce, tak. Wyszło. Ale następne zawody będą otwarte, także walka będzie. Drugie miejsce, Mateusz Ondycz. Renatka, pani starosta może. Mateusz jest najmłodszym uczestnikiem tych zawodów. Mało tego, on jest bardzo aktywny i jeśli chodzi o sprzątanie terenu i bierze udział również w naszych takich wewnętrznych tych zawodach, bo robimy też kategorię juniorów, gdzie to też jak gdyby dla waszej informacji, że zawsze można też się zapisać, ponieważ ta kategoria juniorów jest jak gdyby osobno. Na dzień dzisiejszy jest to 6 takich aktywnych wędkarzy. Ogłoszenia są na tablicach ogłoszeń, ale to już jest kwestia jakiejś tam edukacji, gdzie to i jak to odczytać. Również w internecie na PZW Łosoś Resco. Tam znajdziecie wszystkie aktualne informacje. Staramy się to naprawdę na bieżąco uaktualniać. A wiem, że wy z internetem jesteście dużo lepsi od nas, starszych. Pierwsze miejsce. Oliwier Pizoń. Brawo! Zawodowy. Panie burmistrzu, jeśli można pana poprosić. Oliwier, brawo. Tak, zawodowiec. Ale tylko potwierdza swoją klasę. Nie wiem, na ile on się dzieli swoją wiedzą i umiejętnościami, ale zawsze warto podpytać. Może coś podpowie.
Mamy również nagrodę za największą rybę. I tu jest Mateusz Ondycz. Brawo! To był leszcz. Gratulacje. I może ja sobie pozwolę wręczyć Ci tą nagrodę. Największa ryba. Gratuluję. Chodź tutaj, zrobimy zdjęcie sobie razem. Największa ryba dla najmniejszego. Brawo. Gratulacje. I poczekaj jeszcze chwilkę może, bo mamy też w kategorii najmłodszy zawodnik. Ja wiem, że mamy dwóch drugoklasistów, ale też sprawdziłem delikatnie daty i się okazuje, że Mateusz jest również najmłodszym zawodnikiem. Brawo! Gratulujemy bardzo. Ja jeszcze raz sobie pozwolę. Dziękujemy bardzo. I czekamy na Ciebie na łowiskach, na następnych zawodach. Mamy też kategorię dziewcząt. I mistrzynią została... Tutaj mogę mieć problem z imieniem, bo tak mi... Salesa Ilgiewicz. Jedyna dziewczynka. Gratulacje. Zapraszamy. To by było na tyle, jeśli chodzi o wyróżnienia i klasyfikacje pierwsze, drugie i tak dalej miejsca. Ale jak widzicie, mamy tutaj sporo też torebek i tak jeszcze wam powiem, żeby wam się nie nudziło, to jeszcze nie jest wszystko. Dlatego teraz, żeby to bardzo sprawnie poszło, lista będzie nam potrzebna. Tak. Każdy z was odejdzie dzisiaj z tych zawodów z podarkiem, upominkiem. To są drobne gadżety związane z wędkarstwem. Na tyle, na ile nas było stać, dzięki sponsorom, a tymi sponsorami jest i pan burmistrz, i okręg w Szczecinie, i również mamy tutaj flagi Robinsona, to jest przedstawiciel, może nie, firma, która zajmuje się rozpowszechnianiem sprzętu do wędkarstwa. I to właśnie dzięki sponsorom i ciągle jak gdyby powinniśmy o tym pamiętać, tak myślę, żeby im bardzo podziękować, więc w tym momencie może podziękujmy przynajmniej gromkimi brawami za sponsorowanie. Poczekaj jeszcze, z listą. No może jeszcze chwilę mamy, zanim ta lista dojdzie. Również nie byłoby tych zawodów, gdyby nie pomoc i zgoda pana dyrektora zespołu szkół, pana Dariusza Siemasza, za co chciałbym złożyć mu podziękowania i wręczyć taką skromną pamiątkę z tym związaną, no żeby się nie odwidziało na przyszłość, żeby dalej to kontynuować. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Jak to mówią dyrektorzy, i tak zawsze nic nie robią, tylko podpisują ważne papiery i mam nadzieję, że bez obrazy, ale tutaj też miałem bezpośredni kontakt z panem Markiem Giewiczem, który, że tak powiem, tą część taką roboczą przejął na swoje barki i za co bardzo dziękuję, i to nagłośnienie i catering, jak gdyby to wszystko było na jego, i transport. Panie Marku, również na pana ręczce podziękowania, bardzo dziękuję. Mamy jeszcze też tutaj pierwszy raz w tym, bo to jest 13 memoriał, czy powiedzmy 13 zawody, ale w tym roku nam się udało też podłączyć panią, znaczy szkołę podstawową w Starogardzie. I ja mam nadzieję, że to wejdzie już nam trochę w krew. Dzięki. Trzymam za słowo. I teraz, jeśli można, według listy, chciałbym, żeby naprawdę sprawnie podchodzić i będziemy te skromne upominki i medale. Oliwier Pizon. Jeżeli Państwo też, to też będzie, myślę, tak troszeczkę. Ale ja wiem, że zmęczony jesteś. Sprawnie to musi iść. Jakub Gąsiorek. Przepraszam, on wykreślony jest, tak. Paweł Krok. Nie, tu Jędrzej Puciński.
Kruch, dawaj, Jędrek. Tak, ruchy szybkie. Ruchy, o, no. Ruszajcie się, Sebastian Kruch. I w rączkę, proszę. Witold Ilgiewicz. Szybczyk. Leon Jaworski. Gratulacje. Maciej Zienkiewicz. No dawaj, Maciej. Aleks Zaprawda. Gratulacje. Marcel Kamiński. Kacper Wójtowicz. Kornel Szczura. Jakub Bojanowicz. Oliwier Mańkowski. Kacper Jakub. Karol Pasieka. Kuba Bartnicki. Maciej Morzejko. Mateusz Morzejko. Radosław Dziewiór. Nataniel Badura. Miłosz Bandos. Salesia Igliewicz. Cezary Piórkowski. Kamil Brzeziński. Michał Kuczmarski, ale wszyscy idą do burmistrza. Na kim skończyłem, bo się zgubiłem. Nie. Filip Gurtowski. Michał Kaczmarski, nie wiem czy czytałem. Wiktor Kociuba. Kacper Wielgosz. Brawo, brawo. Julian Waszyński. Damian Chomicz. Kevin Wawrzyniak. Bartosz Ruszkowski. Bartosz Strzyżewski. Bartosz Lipka. Mateusz Ondycz. Jakub Podemski. Oj, zaraz babci powiem. Arek Janicki. Medal. Proszę, proszę. Adam Walczykiewicz. Szymon Gutolewicz. Bartek Pietrzykowski. Z listy to mam wszyscy. Czy ktoś został bez prezentu? A jak to się stało? A tu jeszcze są. No zapraszamy. Może nie potrzebujesz. Przepraszam, przepraszam. To już nie da. Gratulujemy. Dziękujemy bardzo. Czy są jeszcze osoby, które nie dostały z zawodników żadnego upominku? Ale jeszcze prośba, zostańcie jeszcze z nami. Są jeszcze nagrody. Halo, koledzy. Są jeszcze nagrody, zostańcie. I teraz jeszcze ostatni punkt naszego programu. Dodatkowe nagrody. Tajna puszeczka do losowania. Ja chciałbym poprosić jedyną dziewczynę w naszej grupie, panie Marku, pana córkę. Ja tak wywołam troszkę do tabliczcy, ale jeśli się nie zgodzi, to nie ma problemu, bo chciałbym, żeby losowała. Ona jako jedyna dziewczyna niech zdobywa tutaj, że tak powiem, uznanie facetów. Tutaj zapraszamy ciebie. Ja zaraz przyniosę. Zaraz tutaj będzie taka puszeczka i będzie prośba do ciebie, żeby wyciągać tam karteczki. Będziemy czytać i oni dostaną tutaj różne nagrody. Hubert, po prostu nagrodę i to losujemy. Nagrodę i to losujemy. To już będzie troszeczkę losowa sytuacja. W tej tajnej puszce po rybach i po robakach są nazwiska wszystkich uczestników. Nagród nie mamy niestety dla wszystkich, ale jest ich sporo i w tej chwili będziemy losowali, po prostu losujemy kołowrotek. Jedną karteczkę proszę wyciągnąć. Bartosz Lipka. Zapraszamy.
Kolejna nagroda. Marcel Kamiński. Tak, bardzo proszę, owacyjnie. Niech to będzie wesoło. Niech zabrzmi też w uszach. I zostanie szum. Zestaw, proszę. Damian Chomicz. Wszyscy macie prawie to samo. Następna nagroda. Bacik. Czterometrówka. Super, na okleje. Alek Zaprawda. No to dobrze, to myślę, że tak powinno być. To powinno sprawiać radość, taką mam nadzieję. Kołowrotek. Karol Pasieka. Zestaw. Michał Kuczmarski. Michał Kuczmarski. Dziękuję. Hubert, nie wyrabiasz się szybciej. Dobra. Oliwier Mańkowski. Kolejny bacik. Kamil Brzeziński. Co tam Hubert nam wyciągnie? Pistolety, o to ciekawe. To ja się zastanawiałem, do czego to jest, ale to są takie wieszaki sprytne do wieszania różnego rodzaju sprzętu. Paweł Krok. Krok. Paweł, chodź. Paweł, tylko nie zastrzel. On jest nieuzbrojony, także spokojnie. Mamy kolejny pistolet. Kuba Bartnicki. Kuba Bartnicki, on się nie spodziewał. Dodajmy mu otuchy trochę oklaskami. Dzięki. Super. Nie wierzę. Dzięki. Zestaw. Kornel Czura. Gratulacje. Coś tam jeszcze mamy? O, jeszcze mamy nagród, także jeszcze nie rozchodzimy się. Pojedynczy. Maciej Zienkiewicz. On się pomyli. Oni tak na końcu coś nie wierzą chyba, bez przekonania. Na pewno ja? Na pewno. Dziękuję. Proszę siebie. Cezary Pyrkowski. Gratulacje. Dziękuję. Kolejny bacik. Nawet dwa. Proszę ja. Proszę ja. Witek Ingiewicz. W ogóle nie patrzyła na kartki. No tak, to z miłości. Gratulacje. Adam Walczykiewicz. On nie wierzył, bo on doszedł później, ale też jesteś.
Gratulacje. Coś tu jeszcze ciągle mamy. Jędrzej Płociński. Płociński, przepraszam, ale ja nie mam logopedy jeszcze. Dzięki. Miłosz Bandow. Jakub Bojanowicz. Jakub Bojanowicz. Tutaj chodź do nas chodź, tutaj dają, o, dzięki, nara. Pistolety jeszcze mamy. Sebastian Król. Nathaniel Badura. Kacper Jakuć. Dziękuję. No tak, Kevin Wawrzyniak. Kolejny. Leon Jaworski. Danka? Może być Danka. Radosław Dziewiór. O. Ostatnie trzy bociki. Bartosz Roszkowski. Dziękuję. Jeszcze jeden. Mateusz Ondycz. Wow. Dziękuję. Dziękujemy. Super. Super. Bardzo wszystkim dziękuję. Naprawdę. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z tych zawodów. Przy okazji chciałbym życzyć wam przecudnych wakacji, bo one już będą niedługo, bezpiecznych. Do zobaczenia nad wodą. I zapraszamy do kontaktów, zapraszamy do zawodów. Jeszcze chwilę cierpliwości. Pani starosta Renata Kulik chciałaby też zabrać głos. Oddaję mikrofon. Kochane dzieciaki, no cieszę się niezmiernie, że ta impreza dzisiaj tak jest udana. Gratuluję wam serdecznie tych wielkich, średnich i małych połowów. Niezmiernie się cieszę, że to jest taka inicjatywa, która już przechodzi do tradycji. I chciałam tu organizatorom podziękować, szczególnie panu Antoniemu Adamcewiczowi, że tak wspaniale organizuje takie zawody. Także brawa dla waszego tu Antoniego. Dziękujemy. Starostwo powiatowe wspiera i będzie wspierało takie inicjatywy, także możecie państwo na mnie i na nas liczyć. No i zgłaszajcie się w najbliższej przyszłości również. Dziękuję. Ja jeszcze bardzo przepraszam. Koledzy, halo, nie wychodźcie. Ja chciałbym jeszcze fotkę z wami wszystkimi zrobić. Przynajmniej co są. Zawołaj tam chłopaku. Chłopaki, wróćcie jeszcze na chwilę. 3 minuty. Chodźmy tutaj wszyscy, stańmy przy tymi banerami i zrobimy fotkę. Szanowni goście, chodźcie do nas na chwilę.